krótkiej przejażdżce rowerowej i po szybkiej kawie przyszedł czas na przygotowanie mini do zadań ogrodniczych. Paweł właśnie położył fotele, zdjął tą roletę z tyłu. O, nawet jeszcze rower zapakuje Matyldy, który zaraz odstawię do serwisu. Można z dzieckiem jechać na rower. Bez dziecka. Ale tylko z jednym dzieckiem. A najlepiej bez, albo bez dziecka. No, więc odstawię rower i jadę po mamę, a potem jadę po kwiaty. Wprawdzie zimna Zośka dopiero za tydzień, ale prognozy wskazują na to, że nie będzie mrozu, więc spróbuję już dzisiaj się zaopatrzyć w jakieś kwiatki, co by nam się zrobiło pięknie w ogrodzie. No zobaczmy, co przywiozę. Ale chciałam przy tej okazji powiedzieć, że mini to wyjątkowo pakowne auto, jak widzicie. No, myślę, że zbliżam się do końca, ale wybór jest przeogromny i wszystko piękne. I tak wygląda pełne mini samochodów. Pięknie i wszystko się zmieściło. Dzień dobry Państwu, 9 maja 2022 roku. Pogoda, jak widzicie po moim ubiorze, świetna. Jest ciepło, a Polonez dawno nie jeździł, więc dzisiaj go trochę rozruszamy. W przerwie od sadzenia kwiatków, gapienia się na Merkurego. Od rana tutaj doładowujemy akumulator u pana Poloneza. Odpinamy ten sprzęt, przy okazji możecie go sobie obejrzeć, jak wygląda pod maską. Jak widzicie, tutaj wszystko było przez pierwszego właściciela zabezpieczane. Ta powłoka nadal była elastyczna, ale teraz po dodaniu crowna, po oblaniu tego wszystkiego crownem, to wszystko stało się jeszcze bardziej płynne. Czyli wierzę, że wdziera się jeszcze mocniej we wszystkie zgrzewy. Co w sumie jest chyba najważniejsze. No dobra, maska zapięta, zamknięta. Już czuć zapach poloneza. Ajajaj, trzepnę, bo tu ostatnio z kolegą Władysławem tak się przykładaliśmy do sprzątania. I on wtedy ostatni raz jeździł. Kurde, to było z miesiąc temu. Normalnie. Tykający zegarek. Jak normalnie. Jak... Najpierw na stację, proszę Państwa, pojedziemy do tyłu Poloneza. Chociaż nie, no nie musimy. A, tu jest zamknięta. Aha, ale nie musimy, bo rzeczywiście on ma sporo paliwa. To dzisiaj sobie darujemy, bo ostatnio go tankowałem. No to w tej sytuacji jedziemy przez centrum, jak ludzie na nasz tutaj lokalny zalew Toporni, zalew Topornia.
zaraz się zmienimy i spytam moją żonę Barbarę, jakie są jej wrażenia z jazdy polonezem. No, pierwszy raz jadę tym samochodem. Naprawdę pierwszy raz? O, to są je. Już tu przed chwilą zaczęliśmy. Barbara powiedziała, że to jest, że jednak jest zadziwiająco spoko w tym samochodzie. Nie spodziewałam się tego. Po polonezie. A polonez, jak Państwo widzicie, się świeci, jest nabłyszczony, natłuszczony i w ogóle myślę, że jego plastiki chętnie by mi podziękowały, jakby umiały mówić. Wszystko jest czyściutkie, piękne, no aż żal tutaj wszystko dotykać i wyślizgiwać. Brzmi to trochę kiepsko, ale dobra. Oglądasz? Mhm. Będę dużo gadał, bo będzie niektórzy wnikliwie ostatnio oglądają i słuchają każdego słowa. Żeby nie ułatwiać im zadania, to będę pierdzielił głupoty teraz, ile wlezie. Jesteśmy, proszę Państwa, na placu Kolberga. W Przysusze jest to były rynek żydowski. Tutaj się merda piękny misiek od Bartosza Piotrowskiego, którego pozdrawiam. Z miasta Przysucha. Jedziemy sobie okrężną drogą, jeśli pozwolisz. Dobrze? Pozwolę. Żeby było dłużej. Żebyś mógł dłużej gadać. Żebym mógł. Dzień dobry. Bo się nie można tak rozglądać. To jest jednak Przysucha. A tu jest, proszę Państwa, rynek polski. Z kościołem. W tym kościele, tak, już tam mówiłem, kiedyś braliśmy ślub. Ja tutaj byłem bierzmowany, miałem tutaj też komunię nawet. Nasze ale dzieci nie byłem tutaj chyba chrzczone. A nasze dzieci były tutaj chrzczone, tak. Tu mamy naszą Przysuską Straż Pożarną. Skręcamy w lewo, w ulicę Targową. No jedź tym beko. Rozmawialiśmy ostatnio o radiu, proszę Państwa. No i jedno radio już wróciło do mnie z naprawy od teścia, ale jest to radio wyglądające naprawdę świetnie i nie jeden na pewno na Olixie czy na Allegro napisałby, że jest w stanie idealnym, ale jednak jedna gałka jest tam delikatnie wytarta, a mam radio jeszcze lepsze i może tamto, które wydaje mi się, że nigdy nie było nawet montowane. I tylko takie radio jest tutaj dla mnie akceptowalne. Inaczej wolę tą zaślepkę, która prawdopodobnie nie była nigdy ruszana. I jeszcze do Was pytanie, do znawców tematu. Jeśli tutaj nigdy nie było radio, czy to oznacza, że on nie ma nigdzie głośników? Ja tego nigdzie nie sprawdzałem. I czy tutaj nie ma żadnej instalacji? Czy to wszystko jest i tylko czeka na podpięcie radia? Nie wiem. Jeśli Wy wiecie, to mi podpowiedzcie. Zakładam, że wiecie. Więc z góry dzięki. Nie wiem jak tobie, ale mnie się naprawdę fajnie tym jedzie. No jakby tak zapomnieć, że siedzi się w polonezie, to jest w ogóle fajnie. No ale co za różnica? Nie wiem, on z zewnątrz jest po prostu brzydki. Chyba brzydszy niż wewnątrz. Nie, właśnie ja bym powiedział, że jest ładny. Szczególnie przód ma bardzo ładny. A tym co ładne się nie dyskutuje podobno, więc... Tak, ładne to jest to, co się komu podoba. No właśnie. Co, najpierw skałeczki? Może być? Trójeczka, proszę Państwa, a nie, on tutaj chyba woli dwójkę. To jest silnik wysokoobrotowy, jak już mi tam tłumaczono podczas wyjazdu do Zakopanego, kiedy jechałem i słuchałem takiego wykładu od Romana Rogatki, który wiózł mnie wtedy Fiatem, przedłużonym Fiatem 125P, jamnikiem. Tego Fiata posiada, zdaje się, od końca lat 80. Poziomił swoją bardzo dużą rodzinę. Sporo filmów z tym samochodem jest na kanale, więc odsyłam do nich. A my tutaj, proszę Państwa, jedziemy po pięknym asfalcie na skałki przysuskie. No może nie na same skałki, bo tam oczywiście nie można wjeżdżać. Więc tutaj sobie zakręcimy. Efektownie? Czy efektownie? A może efektownie. Dobra, to może wysiąść.
Barbara Gawrońska w polonezie, proszę Państwa. Nawet powiedziała, że nie jest tak źle. Jechaliśmy, proszę Państwa, już teraz do parku w Borkowicach. Tutaj pałac Dębińskich. A mówiłeś, że jedziemy na Topornię. Ja mówiłem, że jedziemy na Topornię, ale na Toporni był zamknięty wjazd, przez który chciałem przejechać. A że aż tak mi się tam nie chciało jechać, no to przyjechaliśmy do Borkowic, zwłaszcza, że to jest dłuższa trasa. A polonezem, jak wiadomo, jeździ się bardzo przyjemnie. Im dłużej, tym lepiej. Stąd Borkowice. Podjedziemy pod pałac, proszę Państwa. No to punto nam tutaj niepotrzebnie. Psuje? Psuje? Tak szuje. No. Wyskocz, Basiula, tam mnie ze schodów nagra, wiesz, jak podjeżdżam. Co, posiedzimy chwilę na schodach? Mhm. Pod pałacem? Stoimy pod pałacem, proszę Państwa. Jak już pewnie wiecie, była tutaj szkoła. Sobie polonez tutaj wygląda na tle parku w stylu angielskim. A może się przejdę jeszcze tutaj. Stoimy teraz na boisku, na tyłach pałacu, gdzie pierwotnie Dębińscy mieli korty tenisowe. Pamiętasz, jak tutaj Buickiem przyjechaliśmy? Co nam tutaj zgasł i nie chciał odpalić, nie? Taka była wcześniejsza wiosna, nie?
wszystko dopiero kwitło. Wróciliśmy do Przysuchy, proszę Państwa, i dzisiaj Polonez jeszcze spełni rolę dzieciowozu. Jedziemy najpierw pod szkołę, dwójkę, skręcamy w ulicę Warszawską, syk, dzień dobry. Jedziemy po Matyldę, no zachwycona pewnie nie będzie, wiem, że przyjedziemy Polonezem. Halo, no. Ale cóż. Nie zawsze trzeba miniakiem jechać, nie? Cyk. Nie wiem, czy wjeżdżać tam? Chyba nie. Może na hali. Pierwsza zawodniczka już na pokładzie. Trzymaj plecak, Matylda. Cyk, jedziemy po resztę. Nie mam wsiąść, mam tam iść, jak? No nie wiem, to jest tak blisko, że w sumie, no dobra. Dobra. Zobacz, jakie piękne fury stoją. Polonez. Pamiętasz tamtego? Pamiętam. Jak tu Taurusem podjeżdżałem, to zaparkowałem i spytałem, czy wiem brzydczy. Nie brzydczy, tylko ciekawszy. I co? Jaka była wtedy odpowiedź większości? No moim zdaniem ten jest ciekawszy. Dobra. Co my tu czekamy? Oceniasz Poloneza. Dobrze. Dobrze czy bardzo dobrze? Dobrze. Rozumiem. A co jest fajniejsze? Polonez czy Merkury? Merkury. No racja. No ale Polonez to jest polski samochód, wiesz? Już teraz polskich samochodów nie ma. A to jest jeszcze jeden z ostatnich produkowanych w Polsce, wiesz? A tutaj ciekawostka, proszę Państwa. Ktoś tak na pierwszy rzut oka wie, jaka to marka w ogóle? No. Automacik, proszę Państwa, cztery szyby w prundzie. Trochę tak lanosowo w środku, ale bardzo fajnie. Dużo takiego mięciutkiego materiału, musi być przytulnie w środku. A jest to, jak widzicie, o, Saturn.
O, a tutaj teraz, proszę Państwa, polonez na tle pałacu Dębińskich, ale w Przysusze. To ci Dębińscy od tej naszej działki. Władysław? No to chodź, wsiadaj, już ci otwieram. Nie chciałbym to pan sprzedać? Nie, nie, nie. Nie jest na sprzedaż. Kurczę, tu jest naprawdę zabytek. No, jakiś tam zabytek jest, a ale... mogę zobaczyć potem. A to ja to zgubiłam, daj. Zabierajcie rzeczy. Postaw to na razie, ja zaraz to wezmę. Weź tą bluzę, Klara. Władek, połóż te rzeczy tu. No i to by było na tyle dzisiaj, nie? Z polonezem teraz wracamy do ładowania. Kwiatki czekają. Mam nadzieję, że się zaraz za to wezmę. Obiad się gotuje. Zaraz zjemy i przystąpimy do pracy. Tak. Oj, dobre, no już taki jesteś naprawdę, francuski. Dziewczyny się bawią. Ja już przyniosłam podgrzane gołąbki. Paweł zaraz przyniesie ugotowane ziemniaki. Zjemy pod wiatą. Mieliśmy gotować ziemniaki tutaj. Ale uznaliśmy, mamo, nie dotykaj, bo jest bardzo gorące. Uznaliśmy, że tak będzie szybciej. Mamo. Jeszcze flamastry się znalazły. Słucham cię, to jest mięsko z ryżem. Nie należy używać owa gołąbki, bo ono jest dość wystraszające dla dzieci. Zaraz tata przyniesie ziemniaczki i zaraz zjesz obiad, dobrze? Jesteś bardzo głodny? Bez tego. No, bez tego, oczywiście. Miemiacki? Miemiacki chcesz? Idzie tata. No. Idzie. I tak wygląda obiad w plenerze. Też byś zjadł, Gryniu? Oczywiście.
A tata sobie bierze całe garści. Tata sobie bierze szczypiorek z ziemniakami. Tak, nie wiem jaki ze szczypiorkiem. Nie mylić. Idę zasiąść. Władek jeszcze został pod wiatą. Ale my tutaj wszyscy jednak jemy na trawce. No i dobrze, proszę Państwa, przyszła pora na robotę. Jedziemy sadzić kwiatki, Wadziłku, chodź. Idziesz z nami, dobrze. Ale jest podjarka. No myślę, że zrobiłabym to szybciej, jakby dzieciaki były w przedszkolu i w szkole, no ale trochę przyjemności im damy. To jest taka roślina, która będzie ładnie wyglądała, jak już troszkę podrośnie. Ale te kwiatki są takie ładne. Stańcie bliżej, to przy okazji zrobię wam fotkę z tymi kwiatkami. Kucnąć proszę elegancko. No. Ale ładnie. Kwiaty chcesz? Kamera w moich rękach, proszę Państwa, odbywa się tutaj sadzenie kwiatów. Rodzinne, komisyjne. Sadzenie kwiatów. Jeszcze trochę możemy dosypać na plan. Myślałam, że to jest połowę. Ale tak wiesz, jeszcze nie jestem pewna. Dobra, trzymaj Klara. Kwiatki wyglądają tak. Jak się okazało, jest ich zdecydowanie za mało, prawda? No, to zawsze tak jest, ale... Katka cię broni! Ale chętnie wrócimy do tego miejsca. I kupimy więcej jeszcze. Jakieś iglaki by nam się przydały. Pewnie się tam przejedziemy w tym razie. Komisyjnie. Komisyjnie. Słucham? Takie? Jaką ty masz łopatę, Łedek? Skrajny kredek. Fiu, fiu, fiu. Kackę? A Matylda jaką ma? Kwiatki? Pół kwiatka, żeby się nie złamał. Ale możecie spokojnie, dacie radę zrobić to chyba razem. No, trzymajcie razem. Klara, to ty podtrzymasz drugiego. Poczekaj. O. Nie tu. Tu, przy kwiatku. Tak, żeby się... Czekajcie, jeszcze... No dobra, puśćcie. Puśćcie łapy. Dobra, to co? Kończymy to ujęcie, bo się trochę przedłuża. Czekajcie, teraz muszę zrobić... Dobrze, Władek, za chwilę. Kończymy teraz? Tak. No jeszcze nagram, jak nasypujesz ziemię. Czekam, aż któreś teraz powie, mama teraz chce kupę. Ale mama... Słucham. Bo, a kiedy my zasadzimy swoje? A co wy robicie? Cały czas coś sadzicie. Przed chwilą sypaliście. No to daj im dosypywać ziemi. Komu teraz dokładnie? Bo zaraz będzie awantura, wiesz. Aha, racja, racja. No każdy po jednej łopacie niech dosypie. Kolejną doniczkę do uzupełnienia. Aha, dobrze. Widzicie, tutaj mama ma plan. Więc spokojnie. Jak na wojnie. No na wojnie nie jest spokojnie. A... Czy ty nie zauważyłeś, że ja sobie całe życie jaja robię? No. A dla tych z Państwa, którzy lubią wątki motoryzacyjne, rzut oka na trzy maszyny. Polonez dzisiaj jeździł u mnie na kanale dłuższy film, zdaje się, że ponad 20 minut. Byliśmy pod pałacem w Borkowicach. Dużo widać Poloneza w ruchu z zewnątrz. Głębiej. Oldsmobil. Polonez zamknięty. Ale ładuje nam się, bo dbamy o akumulatory. Jeszcze się nie naładował. Range ostatnio prawie w ogóle nie jeździ. Bardziej jest mi potrzebny pick-up. Ale jakoś ciężko mi się z nim rozstać. Tutaj Merkury, którego znacie, o ile śledzicie mój kanał, to znacie go dobrze. Tutaj stoi Buick w garażu. Dobra, tyle tytułem przerywnika. Ryby, nie wiem czy już wiecie, ale okociły nam się znowu. Chyba po raz drugi. A to co widzicie tutaj, to małe czarne, no to wiadomo. Kijanki, jest ich tutaj chyba 1 500 000, 2 900.
Nie wiem, czy ryby te większe zjadają je. W sumie mogłyby, bo skończył mi się pokarm. No tak czy siak grzebki tutaj u nas na podwórku mieszkają. Chowają się w różnych rynnach, odpływach. No i są, od wielu lat. Spójrzcie tutaj wszyscy, może to będzie miniaturka do filmu. Uwaga, Matylda! Patrzymy, patrzymy, patrzymy. Pokazujemy, jak sadzimy. Dobrze, pięknie. Mamy to, proszę Państwa. Coś będzie. Teraz nie bym powiedział, że ja tutaj za dużo tych kwiatków sadziłam. Ale w zeszłym roku się dałam tak sprajeżyć. I za mało wsadziłaś? Po dwie sadzonki do jednej doniczki i było łyso jak na mój gust. Mhm. Także nie każdy lubi tak jak, nie każdy robi tak jak lubi. No. W tym roku jesteś mądrzejsza. Jestem mądrzejsza. W tym roku jesteśmy w ogóle mądrzejsi o wiele. O wiele rzeczy. O wiele rzeczy. Jakbyśmy wydorośleli o 10 lat. No. Tak. Jest mama. Dobra, to trzymaj w gotowości tę ścieżkę. W tej ziemi tak, to trzeba było nie. I to nie ten kwiatek. Poczekaj, Władzisz, z tym kwiatkiem jeszcze chwilę, dobra? Taka pomocha. No. No, pachną prawie jak szczypiorek albo rukola. Nie, nie, nie rukola. Dobra, dobra. Oj, zielona jest ta ziemia. Słuchajcie, te dwie donice są gotowe, żeby je wstawić. Do tych ale dwóch... jeszcze Władek nie ma. Dobrze, ja Władkowi zaraz... A tutaj, proszę Państwa, pierwsze donice wsadzone, tutaj bohaterki. Cyk. Które wsadzały. Poczekajcie, zrobię Wam foteczkę. Brawo. Okej. Okay. To muszę zrobić zdjęcie, bo on nie doniesie. Tak. Chodź. Mama, kiedy będziemy zasadzać jeszcze? Zaraz. Chodź, Władeczku, tutaj będziemy zasadzać. Uciszyć te ptaki jakoś? Weź jakąś. No. Dawaj, Władek. Pakuj, Władek. No i to jest wspólne, rodzinne, komisyjne sadzenie. Mur z kołem młyńskim, które pochodzi z naszej działki. To wszystko będzie bardziej efektywnie wyglądało, jak już tak się rozłożyło. Jak się weźmie. Właśnie. Padło pytanie z sali, czy może by tak pomieszać. Powiedziałem, że tak. Chyba tak właśnie. No i nie wiem, czy to jest słuszna koncepcja, ale chyba tak. Nie, ładnie, zobacz. Nie, no bardzo ładnie. Ja to tak lubię właśnie, jak jest taki swojski. Właśnie tak. Swojski dolnik. A który teraz tutaj? Mama. Jak na Sycylii. Wyjmij delikatnie z tej doniczki, ale polega wyjmowanie... Co potrzebujesz, Władysław? A to zaraz ci mama powie, wiesz, bo ja to nie jestem za bardzo w temacie. Mama ci zaraz tutaj odpowie. Słuchaj, doniczka, tylko postaraj się nie urwać tego... Albo nie, ja ci to wyjmę, bo to ciężko wyłazi. Włóż tam na bok. Tyle? Pokaż. Matyla, pokaż, ile tam na ziemi. Pokaż, podnieś kwiata. Dobra. Jeszcze trochę wsyp. Jeszcze trochę, Władziu. A ja? Żółty teraz? Jeszcze trochę. Żółty teraz? No jak? I idą, proszę Państwa, druga tura. Teraz to tutaj wyląduje w tych donicach pod parasolem, pod którym rzadko siedzimy, ale... Ale fajnie wygląda. Ja też. O tam właśnie, gdzie stoisz. A wy do tych mniejszych. Nie, Władziu, nie. Tutaj jest porządek. Czekajcie, pójdę od tyłu. A te wchodzą tu. Nie. Nie mylić, wejdę od tyłu. O, teraz jest też fajne. A ja to teraz ja odpoczynę.
No pięknie tu jest. Normalnie jak nad jeziorem, nie? To jest taka dźwignia od parasola. Dobra, idziemy dalej w sobie. To nie koniec, moi drodzy. Ale będzie ładnie. Naprawdę. Kolorowe, fajne. Nie, no właśnie mówię, że cudnie. Super. Rewelacja. No żal będzie stąd wyjeżdżać. Żal będzie stąd wyjeżdżać. Jak zwykle latem. No, no właśnie. My na te wakacje musimy zacząć właśnie chyba zimą latać. Tam, gdzie jest fajnie, na Karaiby i tak dalej, nie? Czy tam inne Filipiny? Za Tajlandię przyjeżdżam. O, Tajlandia. Jędrzej, jak oglądasz, to pozdro. Tak, teraz bierzemy te. Tam, proszę, o już sobie. A te gdzie będą leżały? A, Władek już ma dosyć. Te są do podwiesienia na tarasie. Okej, okay, w tych koszyczkach. Mama, a ja sobie potem tym mam. Poczekaj, czekaj, porządek musi być. Kolega Władysław już się znudził. Rower sobie, jak widzicie, jeszcze nie widzicie, zaparkował między domkiem a brzozą. Brzoza, jak widzicie, wygląda jak szyja jakiegoś zwierzęcia. To dlatego, że była podwiązana kiedyś, żeby ją skierować tutaj w naszą stronę, a nie w stronę sąsiada, gdzie leciały z niej liście. Okay. Tu lepiej, tym kwiatkom. No, wyglądają spoko. Chociaż no tutaj też donice by dobrze wyglądały, Basiu. Możesz je tutaj spokojnie zostawić. Myślisz? No. To gdzie lepiej? Myślę, że tu jest bardzo fajnie. Będą miały pewnie więcej światła, no i je będzie tak widać, jak będziemy tu siedzieć. No nie? Jak uważasz? Te doniczki mogły być różne. Są takie, jakie były, to są w ogóle domowe doniczki o zgrozo, moja mama twoja się martwiła bardzo. Sorry, wycieram obiekty. Ale stoją tu już chyba trzeci rok i cały czas mają się świetnie, także chyba źle nie jest. Tu więcej ziemi sobie. Dobra, nieważne. Jest nieźle. No to gitarka. Ale jeszcze mam parę kwiatków, tylko doniczek coś mało. Co jest, Webster? Masz jakiś problem, synek? Nie. A chcesz z piołchy czy z liścia? Nie! Ładnie jest. Jest coraz piękniej. Jak co roku, nie? O tej porze. O tej porze. Taki ładniej. A tu przed Państwem audyt. Jestem. Takie, to gdzieś by można było. Teraz coś tu chyba. Jeszcze ci dwa zostały, tak? Trzy. Wpadek tutaj nie wjeżdża. Ja jeszcze druga. Wydawało się tej ziemi tak dużo, prawda? Nie, jeszcze tu nie tak dużo nie jest. Nie, to zostawcie tą ziemię, bo nam jest potrzebna. To petunia też się rozrośnie. Karmienie ugryzia. Matylda robi robotę. Babcia ostatnią inspekcję jeszcze kończy. Kończymy już, bo zimno się robi. Tak!